akurat tutaj stację tylko rozwinie bazową, zaraz to będzie robił. No mam nadzieję, że to szybko nastąpi. No, także już coś się tutaj będzie działo, także nie wiem, innych stacji ja to przynajmniej nie słyszę, jak się odzywam. To tam coś mówi, to mówię, że zazwyczaj nie słychać, bo ewentualnie tego Edwarda on tam się leży. No tak, wpadłem na pomysł, wyciągnąłem telefon, żeby troszeczkę nagrać to nasze QSO. Może nie jest to od początku, za późno zajarzyłem, ale chociaż tobie to wyślę, może nie będę tego upubliczniał, ale chociaż tobie to wyślę, zobaczysz mniej więcej jak to leciało, rozumiesz, tutaj na moim wskaźniku, w końcu na radyjku od ciebie. Teraz nie mam na tego problemu, z tym, że to upublicznił, także może upublicznić, także chęcią się odsłucham. Ja mam akurat pacjenta za telefonem i zostawiłem sobie na dole akurat i nie mam okazji tego nagrać, a szkoda, bo to idzie niesamowicie. No dokładnie, dokładnie. No fajnie, fajnie, że to się otwarło. Powiem ci szczerze, dzisiaj tam na podstawie troszeczkę przebić różnych było, szukałem na monitorach, ale cisza. I w sumie gdybyś nie odezwał się na gadulcu do mnie w ten sposób, że coś idzie z Polski Zachodniej, to podejrzewam, że do radia bym nawet nie podszedł, no bo przyjechałem na obiad, zajrzałem na chwilę do internetu, mówię, napiszę ci, że paczka jest. Jeszcze jej nie otwarłem, ale zobaczę, powinno być wszystko dobrze, bo raczej z zewnątrz nie wygląda na jakąś uszkodzoną, także powinno być wszystko dobrze. No to fajnie, tym bardziej się cieszę, że to wybrano już i szybko, a z tego co wiem, to dopiero wczoraj to zostało wysłane. Myślałem, że to wcześniej, ale dzwoniłem w niedzielę akurat do domu, mówię, pytałem się, to mówię, że jeszcze nie, bo to z tym adresem coś tam, ja to podałem bratu, brat akurat z domu nie jest, bo pracuje akurat w Krakowie i zanim on przyjechał na weekend do domu, no to dopiero wtedy ten adres tam padał, i coś jest do domu wysłał wczoraj, no a szybko doszło, także tym bardziej się cieszę, że to już jest, no to przynajmniej tam Błażej będzie miał i będzie z tego korzystał, także najważniejsze, żeby to było w całości przede wszystkim. No zgadza się, jemu to się przyda, on ma dwie anteny, w sumie trzy, ale dwie będą chodziły najprawdopodobniej, bo ma tego kłada i do Okulną, tam gdzie się teraz przeprowadził, co prawda do Okulna jeszcze nie stoi, ale no jemu się to przyda, no bo nie musi mieć przełącznika antenowego, faktem, że musi ciągnąć dwa długie kable do radia, ale naprawdę będzie z tego zadowolony. W sumie ja myślałem, żeby to wziąć do siebie, ale no z racji, że jestem wygodny, pociągnąłem jeden przewód z dachu, do góry mam przełącznik, także radzę sobie z tym, co mam tutaj, także to mi wystarczy, a niech się Błażej cieszy z tego. No oczywiście, to jest taka wygoda, to można to przełącznik, wiesz, zamontować, oczywiście i tak korzystać, ale nie tak powinno, że to jest złe, to za wysokość, że myślę tej dolnej 40, a że tam będzie sobie mógł to wszystko wyprostować, tak tam na czarę postatować się, że to tym bardziej będzie sobie przydatne dla niego, tam, że wiesz, sobie to na moje złe, dobre przytomienie na Alfa Tango, no to sobie tam maszer wyłączy, a jak zajdzie tutaj po prostu na echo, to sobie włączy i to już będzie by to wszystko pracowało, także tym bardziej dwie anteny, możliwość wiesz, szybkiego sprawdzenia, kiedyś tak przetestowania, jak to idzie z kierunku przykładowo, jak to idzie z tej, z Aktykala. Także no, opcja bardzo fajna, no. Także że niech korzysta, niech mu służy. Dokładnie tak jak mówisz, z maczerem jest to bardzo wygodne. Przez chwilę troszeczkę z twojego kierunku, troszeczkę szło to w szumach, troszeczkę słabiej. Postanowiłem się delikatnie podeprzeć. W tej chwili w granicach 80 łyski w antenę, tak na małym biegu. Tak dla porównania. No i oczywiście z anteny kierunkowej możemy zrobić próbę. Jeszcze za chwilę się przełączę na dookólną. No stajdzie na razie też, u mnie w tej fazie sygnał mocny, także nie ma najmniejszego problemu, 9.30 i nic ten sygnał tutaj wiesz, nie spada, nie wariuje, no ja samego radio, tak tutaj bez żadnych teraz podpórek, także samo radio około 40 łyski na wyjściu, z niego wychodzi, także tak się to prezentuje, no jest mojego patyka, jeszcze ten kierunek nie założony, ale to zrobię pewnie dosyć szybko, jeszcze w tym tygodniu, po prostu do jak to będzie się to jest to jasne, to jest 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 to jest
samochód, należy na tej swojej wysokości. Teraz zakończyłem się swoje prace, tym mastem, no i teraz będę rozkładał pojadę swoją cenę elementową, zakładał na ten mast jeszcze pod spodem, no i będziemy to próbować, co z tego wyjdzie. No powiem ci, teraz całą twoją wypowiedź słuchałem na Piracie, na Dookólnej. Z początku szło to tak samo, nawet jak na Jadze, troszeczkę potem przysiadło, ale być może po prostu delikatnie propagacja pływa. Ja w tej chwili idę właśnie z Pirata, dalej podparty, 80 łyski w antenę. No tak to leci dzisiaj. No to powiem ci, że w sumie jako tak odsygnałuję z... To znaczy się tutaj wiesz, wygląda to tak, że troszkę jest ten ostatni stupek i tutaj miga jak modulujesz, a na kierunku jest cały czas cały świeci, to 30 mocno do samego końca, no troszkę jednak w kierunku zacznie, ale na kierunek jest wiadomo, kierunek robi swoją robotę. No widzisz, teraz nawet zrobiłem takiego małego dodatkowego testa. Podczas twojej modulacji przełączałem się między antenami, się okazuje, że na Piracie cię lepiej słyszałem niż na Jadze. Być może wychodzi to z mojego kierunku lepiej, ale odbieram cię dzisiaj wyjątkowo lepiej na Piracie. Już miałem parę takich łączności, że właśnie tak to się odbywało, że na jednej antenie lepiej słyszałem, a na drugiej lepiej nadawałem. No nieraz tak to bywa. No, jest urok właśnie na tym taki, że jedna rzecz jest bliżej, a to kierunek, bo tego czasem pójdzie z wertykala, bo przylepi na mnie, bo z tego kierunku, albo nieraz nie tam ze kierunku. Jeszcze to słychać cały czas, że z wertykala nie ma nic, bo nie tak dawno jeszcze to testowałem anteny z jedną stacją, z jednej anteny tam 40 metrów nad ziemią kolega miał, drugą miał 4 metry nad ziemią, no i z tej niższej pozycji było nas lepiej słychać i wiesz, mocniej ten sygnał wychodził jak ta antena, co była wyżej. Także tak się to prezentowało, troszkę ciekawe, ale tak to wyglądało, no. Także takie to uroki, przede wszystkim propagacji. No, nie wiem czy wiesz, wczoraj mieliśmy tutaj w Ostrowie małą niespodziankę. Odwiedził nas, jak ja to już nazywam, dyrektor regionalny Oskar Sierra, Tadziusz Małaszewicz, przyjechał do Ostrowa. Przyjechał na jeden dzień, pojechali dzisiaj z Andrzejkiem, kupili radyjko KF-owe. No, Tadziusz zachwycony, no jak zobaczył, to mówi, że naprawdę podoba mu się. Zobaczymy, jak mu się to będzie sprawowało, tym bardziej, że on tam sobie licencję zrobił, także chce tam troszeczkę sił popróbować, niech próbuje. No, a najważniejsze, że nas tu odwiedził. Słyszałem właśnie, bo Sebastian mówił, gdzieś tam jeszcze troszkę na tej naszej sztucznej propagacji przebywałem, tak że coś my tam rozmawiali, w pewnym momencie też sam Andrzej był, słyszałem, że się tam odzywali na tym temat, ale ja tak zaskoku i później się pytałem sobie, co taka cisza tam od Andrzeja, że się nie odzywają. Mówił mi właśnie, że Tadeusz przyjechał i tego. A to jednak przyjechał po te rady, no więc znowu to już szykowałem inne do tego, do zakupu, ale widzę, że coś tam nabył innego. No, 570 bodajże chyba, jeśli dobrze pamiętam, ja w tych radiach KF-owych nie jestem biegły. To jest to samo, które mamy na forum, na samym dole, jako GIF tam sobie pracuje, to jest to samo radyjko. Ja, to wiem, mniej więcej znam tak wizualnie. Kiedyś miałem okazję was to pomacać, jak to wygląda. No fajny sprzęcik, także to na pewno będzie z tego zadowolony. No to widzę, że dosyć wystartował, bo mi tutaj mówił, że to jakieś proste tak na początek, żeby coś tam było, a widzę, że jednak zaszalał. No w sumie się zastanawiał, bo miał jeszcze tego RCI, którego sprzedał. I został mu się tylko ten Lincoln, który był w Ostrowie u nas na serwisie, jeżeli to tak mogę nazwać. Bardzo ładnie mu to chodzi, tak jest zadowolony, no ale potrzebuje drugie, bo jedno w mobilu, jedno na bazie. Myślał o czymś dużym, o jakichś trzech piątkach, czy Saturnie, czy czymś innym. No a że nic nie było na podorędziu, no to wpadł na pomysł, że kupi sobie takie właśnie KF-owe i będzie miał już do wszystkiego, postawi na bazę i będzie mógł sobie mieć to na lata niejako, tak by to można nazwać, przynajmniej taki miał zamysł. No
Radio mu się podoba w dobrym stanie, z dobrych rąk przede wszystkim, bo Teofil z Bułakowa, no to jest solidna firma, nie można powiedzieć, dużo rzeczy sam robi, dużo rzeczy sam buduje. Abyś chciał zobaczyć, to wejdź w kontakt z Andrzejkiem. Andrzejek ci tam podeśle linki do radia KF-owego, jakie teraz sobie zbudował sam. Także no myślę, że Tadziu będzie zadowolony. No na pewno, na pewno będzie zadowolony. Radio jest naprawdę dobre. Ja tutaj na tą opinię nie usłyszałem, ale tutaj też taki znajomy mój kolega z mojej samokoli, na którym podkazacie. Kiedyś mi to nawet proponował, żeby sobie takiego kupić. Ja tak bardziej pomiędzy te 870, te trzy modele mnie tak najbardziej interesują. I on mi troszkę tak zagrany, że właśnie tym wyciągnięciem. No nie wiem, ja tak jeszcze jestem w trakcie poszukiwań, szukam jeszcze tego modelu, ale tak najbardziej te trzy mnie interesują i nie wiem, czy akurat któregoś z tych nie kupię, ale co się tam trafi, coś będzie ciekawego jakoś przy tej dobrej cenie, no to jak się uda oczywiście, bo tutaj nawet się trafiają, tylko to trzeba pilnować, jeszcze raz pilnować. No tak ostatnio, kiedyś wczoraj wieczorem sobie tam wszedłem na jedno takie fora na ten temat tej rady, co tam są takie ogłoszenia. No i akurat był IASU 757, ten GX, za 60 euro, ze stalowymi końcówkami. No. A takie końcówki akurat pod tego IASU ja tutaj mam, leżą mi różne. No i teraz zaraz będzie, no i poszło, które właśnie nie pomogą. No właśnie, kupić, to i tak by wyszedł na tym. Takie już jakieś takie proste pensjonatowy, nawet na taką sobie na ten stęgi tutaj skoczyć. Mi tutaj nic innego lepszego nie trzeba, także. Ale było i to, no. Także czasem takie różne okazje się trafiają i można by tego kupić i kompletnie. Ktoś to mówi, że wszystko ma papiery, wszystko okablowanie, mikrofon do tego, no też kurczak gdzieś tam uwalony był. Ale to do zrobienia, ale okazja poszła. No nieraz tak bywa, że okazja gdzieś tam nam koło nosa ucieknie i zbyt długo się zastanawiamy. Fajnie, Bodziu, ja ci dziękuję za to QSO dzisiejsze. Niestety mam tam jeszcze troszeczkę spraw pootwieranych na komputerze, a ja muszę wrócić do pracy. No niestety tak to jest, jak się pracuje u siebie. Trzeba tego interesu pilnować, bo inaczej to nie wychodzi. No ale cieszy mnie fakt, że mogliśmy dzisiaj pogadać w dłuższą chwilę, że to się utrzymało, że to za chwilę nie padło. No cóż, wieczorem myślę się spotkamy na sztucznej propagacji, na sztucznym 24, także będziemy mogli jeszcze pogadać na pewno. A ten filmik, który cały czas nagrywam, wrzucę w neta i tam ci dam link podeślę, tak żeby sobie zobaczyć jak to leciało w dwie strony. Fajnie, ja też bym się pasunął na obrączkę, także też trzeba na moment odskoczyć od rania. No udało się, widzisz, no utrzymała się ta propagacja, fajnie, bo wczoraj akurat miałem okazję usłyszeć Andrzeja i Grzegorza, ale to tylko minutę, tak naprawdę, to nie wiem. Także to chwila, dosłownie może minutkę trwała ta propagacja, takie fajne otwarcie. No i się skończyło, no nie było okazji porozmawiać. Dłużej tam jeszcze słyszałem, Jarek przyszedł, ale też gdzieś tego Jarka za chwileczkę wcięło, także no nie było tak fajnie jak teraz. No, w tej momencie na górę cały się to mocno u mnie utrzymuje. Cały czas stabilnie przede wszystkim, no pięknie, naprawdę pięknie, także Piotr, ja również dziękuję, no super, miło było też porozmawiać jeszcze tutaj, nie na tej chwili, a tutaj w ogóle tak, to taka inna sprawa, no zawsze to troszkę tak więcej cieszy. Jak najbardziej. No Andrzejek wspominał wczoraj właśnie o tej waszej łączności. Cieszył się, że wreszcie po raz pierwszy miał okazję z tobą rozmawiać na częstotliwości radiowej, nie przez inne internetowe urządzenia, jak ja to nazywam. Także no wszyscy zadowoleni. No cóż, będę kończył 73 dla ciebie do wieczora, bo wieczorem tam na pewno zajrzę, jeszcze będziemy rozmawiać i mam cichą nadzieję, że ta propagacja już teraz zacznie tutaj częściej do nas zaglądać, że będziemy mogli sobie pogadać częściej. Dziękuję,